아직 그래요. Ты думаешь, парчи наш кот, а? Cześć, siemanko, jestem Rzecior z kanału Rzecior TV. Witam was ponownie w poniedziałek. Tak jak już wiecie, w poniedziałek staram się poszerzyć wasz magiczny asortyment o nowe triki, o nowe sztuczki. Staram się dla was wyszukiwać coś naprawdę ciekawego. Coś, co sam wykorzystuję i to nie raz, niejednokrotnie. Słuchajcie, jest naprawdę epicka. Dzisiaj pogoda jest słonecznie, zobaczcie sami. Po prostu wow, nie? Jest słonecznie, jest ciepło. A jak jest ciepło i słonecznie, to jest więcej energii, więcej rzeczy się chce, na więcej rzeczy ma się ochotę. I tak myślę, że dlaczego nie spożytkować tej energii na jakąś pasję, na jakieś hobby. Ale powiecie pewnie, że nie macie żadnej pasji. Już wam mówię, taką pasją mogą być dla was na przykład karty. Czemu nie? Oczywiście to nie muszą być tylko karty. Sztuczki magiczne można wykorzystywać z wieloma różnymi przedmiotami. Jak sami wiecie, takie pokazywanie trików, efektów znajomym to jest naprawdę niezły fan, niezła zabawa. Nawet jeśli nigdy się tym nie interesowaliście, to co szkodzi nauczyć się jakiegoś prostego triku, prostego efektu i pokazać na przykład swoim znajomym. Albo na przykład jakiejś dziewczynie, jeśli chcecie jej zaimponować. Jeśli chcecie zagadać i nie wiecie jak, to tego możecie po prostu zacząć, nie? Jeśli już nie możecie się doczekać, jeśli już jesteście ciekawi, co dzisiaj dla was przygotowałem, to po prostu łapcie za karty, a ja was zapraszam na trailer, który nagrałem dla was wczoraj wieczorkiem. Moi drodzy, jesteśmy już w wyjaśnieniu. Żeby wykonać ten efekt magiczny, ten trik, potrzebujemy jedno, ale jakże potężne narzędzie, jakim jest double lift. Double lift to może nie tyle co narzędzie, ale technika, którą będziemy się właśnie posługiwać w tym tutorialu. Dla osób, które są nowe na kanale i również dla tych osób, które nigdy wcześniej nie interesowały się iluzją ani kartami, double lift, jak sama nazwa wskazuje, jest to po prostu podwójne uniesienie karty. Co? Podwójna karta? To magia nie istnieje? No raczej, że istnieje. Weź pomyśl, jakby inaczej nagrali Harry'ego Pottera. Zanim może przejdziemy do samego triku, właśnie pokażę wam dwie metody, aż dwie metody na wykonanie double lifta. Jedną chyba właśnie z takich najpopularniejszych metod na double lift jest pinky count. Trzymamy karty w ten sposób i lekko odchylamy w lewo. Robi nam się coś takiego z kart, stali. W ten sposób pod małym naciskiem będzie nam łatwiej zaznaczyć sobie, sprawić, żeby te dwie karty z góry nam odskoczyły. Zobaczcie, to wygląda tak. W ten sposób mamy dwie karty. Zobaczcie, że teraz możemy sobie zaznaczyć małym palcem. Następnie tylko drugą ręką już unieść trochę i rozsuwamy, odwracamy. Mamy ładnie dwie karty jako jedna. Drugą taką metodą, jaką pokazywałem wcześniej w trailerze, jest double lift centralny, czyli wyciągnięcie dwóch kart ze środka talii. Wykonanie takiego double lifta, już wam pokazuję jak to zrobić. Kciukiem zjeżdżamy kartami na dół i dochodzimy mniej więcej do połowy talii. W tym momencie palcem tutaj środkowym czekamy, aż odskoczą nam poprzez kciuka dwie karty. Zobaczcie, mamy dwie karty i teraz możemy je ładnie sobie wysunąć. One nam się wtedy nie rozjeżdżają. Zobaczcie, mamy dwie karty. Ok, zakładam, że już potraficie robić double lift. Jeśli to już umiecie, to przechodzimy do triku. Trik ogólnie możemy podzielić sobie na dwie części. Dlaczego na dwie części? Ponieważ
będziemy za jednym i za drugim razem kłaść katę na spodnie, tak? I za drugim razem musimy przyzwyczaić naszego widza do tego, w jaki sposób kładziemy kartę, żeby on myślał, że ta karta nadal jest nam u nas na spodniach, a tak naprawdę jej nie ma. Ale zaraz powiem wam, jak to wszystko wygląda. Cały trik nie jest jakiś tam szczególnie trudny, po prostu musimy znać tą technikę, jaką jest double lift. Czyli na początek robimy double lift poprzez pinky count, tak? Tutaj mamy dziesiątkę, ale tak naprawdę jest też trójka pik. Odwracamy całą tą kartę z góry, kładziemy na spodnie, dodajemy efekt masażu i nasza karta zmienia wartość, tak zwany color change, tak? Karta, którą widz widział, jest tutaj. W tym momencie odkładamy naszą kartę i jeśli będziemy chcieli zrobić central double lift, to nie musimy przekładać talii, ale jeśli chcemy zrobić znowu pinky count, to musimy przełożyć karty, żeby po prostu tutaj były nowiusieńkie karty, czyste, wcześniej nieużywane, tak? I znowu robimy pinky count, albo w tym momencie właśnie robimy central double lift, zjeżdżamy kciukiem do połowy i teraz kciukiem puszczamy dwie karty, które opierają się nam na palcu środkowym, wyciągamy, mamy dziewiątkę tref, tak? I teraz zobaczcie, niby kładę ją na spodnie, ale tak naprawdę co się dzieje, to tą kartę kciukiem cofam, a tutaj udaję, że ją nadal mam. Dajemy znowu efekt masażu, ciach, nasza karta się rozpływa i na górze nadal jej nie ma. Jeszcze raz może ten drugi etap, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Zobaczcie, wysuwam kartę i cofam. Wysuwam i cofam. Wszystko musi wyglądać naturalnie, więc poćwiczcie to sobie. I dosyć też szybko, nie tak, żebyście, wiesz, żeby ktoś zauważył w tym momencie, że ta karta jest cofana. Jeśli zrobicie to dostatecznie szybko, to nie jest zauważalne. Zobaczcie. Ciężko też komuś będzie się domyślić, jeśli wcześniej faktycznie położyliśmy kartę, która zmieniała wartość, co nie? Okej, mam nadzieję, że rozumiecie. No i słuchajcie, to by było tyle na dzisiaj. To chciałem wam przekazać, ten nowy trik. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, nie zapomnijcie subnąć kanału, nie zapomnijcie też napisać jakiegoś ciekawego komentarza lub po prostu jakiegoś komentarza, wyrazić swoją opinię, bo lubię czytać to, co piszecie do mnie. No i co, to tyle. Myślę, że tutaj wyczerpałem temat. Za dużo już więcej nie powiem, ponieważ zdrętwieje mi już ręka. Słuchajcie, do zobaczenia w takim razie w następnym odcinku. Ja się z wami żegnam z tego słonecznego miejsca. Trzymajcie się, hej, piona!